stalking, phishing, skimming, czyli nękanie, kradzież danych bankowych i kopiowanie kart płatniczych, to przestępstwa popełniane wobec dorosłych. Jak nie stać się ofiarą? Akademia Bezpiecznego Człowieka to program przeciwdziałania przestępczości. ABC wiedzy o zagrożeniach, profilaktyce, o przepisach prawa. Program realizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.